Rochette.pl. Szydełkowanie moją pasją. Cześć! W dzisiejszym filmiku pokażę Wam, jak wykonać szydełkowy koszyczek wielkanocny z 7 rozetek. Jedna rozetka ma średnicę około 12 cm. Po połączeniu wszystkich elementów należy dorobić pałączek, a jak go zrobić, zobaczycie na końcu filmu. Następnie wszystko trzeba usztywnić. Kolejne etapy usztywniania koszyczka również Wam pokażę. Zapraszam! Do wykonania rozetki wykorzystam kordonek maxi w kolorze białym, szydełko 1,4 mm, no i oczywiście przydadzą się również nożyczki. Zaczynamy od wykonania pętelki, a następnie robimy 6 oczek łańcuszka. Które łączymy oczkiem ścisłym w kółeczko. Następnie 3 oczka łańcuszka za pierwszy słupek i w kółeczko wkłuwamy się jeszcze 11 słupkami. Moje okrążenie zamykam oczkiem ścisłym. I teraz wykonuję 2 oczka łańcuszka, następnie w to samo oczko narzut i słupek, ale nie do końca, tylko przez 2 pętelki i zostawiam pętelkę na szydełku. Kolejny narzut, jeszcze raz w to samo miejsce, przez 2, mam 3 pętelki na szydełku i zbieram je jednym oczkiem. Następnie 5 oczek łańcuszka. Narzut, omijamy jedno oczko i w kolejne oczko wykonujemy podobny pęczek, czyli pierwszy słupek, pętelkę zostawiam, narzut, drugi słupek zostawiam, narzut, trzeci słupek, mam 4 pętelki teraz, 3 pętelki ze słupków i tutaj z łańcuszka, przez wszystko przeciągam nitkę. Zbieram jednym oczkiem. Ponownie 5 oczek łańcuszka. Jedno oczko omijam. Kolejnym pęczkiem wkłuwam się w następne oczko. Tak wykonujemy to okrążenie. Mamy już 6 pęczków. Za ostatnim wykonałam 5 oczek łańcuszka. No i teraz zamykam oczkiem ścisłym. Gotowe. Teraz nad pęczkiem robimy 3 oczka łańcuszka za słupek, a następnie 4 oczka rozdzielające. Tutaj mieliśmy 5 oczek łańcuszka i teraz słupkiem wbijamy się dokładnie po środku, czyli w trzecie oczko łańcuszka. Nie pod łańcuszek, ponieważ chcemy, żeby ten słupek był umocowany i znajdował się dokładnie po środku. 4 oczka łańcuszka rozdzielające i słupek nad pęczkiem. Kolejne 4 oczka łańcuszka i kolejny słupek w trzecie oczko łańcuszka z poprzedniego okrążenia, czyli dokładnie po środku i znowu 4 oczka. I tak wygląda to okrążenie. No i tak wygląda już niemal skończone to okrążenie. A zamykam oczkiem ścisłym w trzecie oczko z pierwszego słupka. I teraz przechodzę sobie jeszcze raz oczkiem ścisłym pod łuk.
i następnie pod każdy łuk z tego okrążenia będziemy wykonywać 5 słupków i rozdzielać je jednym oczkiem. Czyli na początku 3 oczka łańcuszka za pierwszy słupek i teraz jeszcze 4 słupki pod ten sam łuk. Raz, 2, 3 i 4. Następnie jedno oczko przerwy i przechodzimy pod łuk kolejny i wykonujemy znowu 5 słupków. I w ten sposób wygląda całe to nasze okrążenie. Czyli pod każdy łuk 5 słupków, które następnie rozdzielamy jednym oczkiem łańcuszka. I znowu mamy skończone prawie całe okrążenie. I teraz tutaj za 5 słupkiem, który zrobiłam pod ostatni łuk z poprzedniego okrążenia, nie wykonuję oczka, tylko wkłuwam się w słupek pierwszy i następnie wykonuję półsłupek. Dlaczego? Ponieważ chcę znaleźć się tutaj nad przerwą między tymi grupami słupków. I teraz robię 5 oczek łańcuszka i następnie półsłupek w trzeci słupek z tej naszej grupy, czyli w środkowy słupek. 5 oczek łańcuszka i półsłupek tutaj pod to oczko, które nam rozdzielało grupy słupków. Teraz nasze okrążenie będzie składało się z samych łuków, które mają po 5 oczek łańcuszka. Półsłupek w trzeci słupek i następnie 5 oczek łańcuszka i półsłupek w przerwę tu pod jedno oczko. Okrążenie prawie zrobione, został mi ostatni łuk, ale ponieważ chcę zakończyć to okrążenie w miejscu na szczycie łuku, w związku z czym nie robię teraz 5 oczek łańcuszka, robię 2 oczka, 2 narzuty, wkłuwam się tutaj na samym początku, wyrabiam słupek podwójny. W ten sposób powstał mi łuk i jestem na jego szczycie. I teraz kolejne okrążenie wygląda identycznie jak to poprzednie. To znaczy same łuki z 5 oczek łańcuszka i wkłuwamy się pod łuki z poprzedniego okrążenia. 5 oczek i półsłupek pod łuk. 5 oczek i półsłupek pod łuk i tak dalej. No i ostatni łuk wykonujemy podobnie jak w poprzednim okrążeniu, ponieważ chcemy finalnie znaleźć się na szczycie łuku, a więc 2 oczka łańcuszka, 2 narzuty. Wkłuwam się tutaj w początek, wyrabiam słupek, no i mam łuk, jestem na jego górze. No i teraz wykonuję 2 oczka łańcuszka, czyli taki słupek nie do końca, narzut i drugi słupek w kolejny łuk. Przez 2 mam 2 pętelki, przerabiam je razem, czyli ściągnęłam te słupki do jednego oczka. Łuk z 5 oczek łańcuszka i następnie narzut, słupek pod ten sam łuk. Zostawiam pętelkę, słupek pod kolejny łuk i przerabiam oba słupki razem. 5 oczek łańcuszka i ponownie słupek, nie do końca, przez 2 zostawiam, pod następny łuk to samo. I przez wszystkie oczka. Czyli teraz te łuki z 5 oczek łańcuszka mamy jakby oparte na 2 słupkach ściągniętych jednym oczkiem, z czego te 2 słupki, każdy z nich jest pod innym łukiem.
pięcioczek łańcuszka i jeszcze raz narzut pod ten sam łuk, przez dwa zostawiam narzut pod następny łuk, przez dwa i przez wszystko. I tak wygląda to okrążenie. No i jestem na końcu mojego okrążenia. Robię dwa oczka łańcuszka, dwa narzuty, ponieważ znowu chcę być na szczycie łuku. Łączę i gotowe. Tak wygląda w tej chwili moje okrążenie. No i przystępujemy do kolejnego okrążenia, które będzie już naszym ostatnim. Jesteśmy na szczycie łuku i teraz wykonujemy 5 słupków pod następny łuk od razu. Czyli narzut. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. I 5. Teraz. Troszeczkę je ścisnę bardziej. Ok. Teraz 4 oczka łańcuszka. I kolejne 5 słupków pod ten sam łuk. Mamy. Teraz pół słupek pod kolejny łuk. Czyli podnosimy jakby ten łuk do naszych słupków i kolejne 5 słupków, następny łuk. Powstają nam takie dzióbki. 2, 3, 4 i 5. Mamy 5 słupków. 4 oczka łańcuszka i kolejne 5 słupków pod ten sam łuk. I następnie łapiemy pół słupkiem pod łuk kolejny. Podnosimy go. I tak to wygląda. No i teraz już jest dobry moment, abyśmy zaczęli nasze elementy łączyć. Pokażę Wam, w jaki sposób je łączymy. Tutaj mam zrobionych już 6 elementów. Tak to wygląda. A więc środkowy element będzie pełnił dno, rolę dna koszyczka, natomiast te po bokach to będą ścianki koszyczka. Łączymy je po dwa dzióbki, tak? Czyli ze środkowym naszym elementem każde kolejne dwa dzióbki to kolejny element, no i tutaj też po dwa te różki się łączą. Łączymy je w bardzo prosty sposób. Już Wam pokazuję, jak. Dołączymy sobie naszą rozetkę, którą teraz robimy. A więc skończyłam na pół słupku, w związku z czym teraz pod następny łuk robię 5 oczek łańcuszka, 5 słupków, przepraszam, 5 słupków. 3, 4, 5 i teraz powinnam wyrobić 4 oczka łańcuszka tutaj na ten dziubek, a robię tylko 2. No i teraz będę łączyła, tak? Czyli muszę przyłączyć do tych dwóch dzióbków, do tych dwóch i do tych dwóch. Robię to w ten sposób, że nitkę, która biegnie na palec,
trzymam pod spodem, szydełko wkłuwam tu w dziurkę pod łuk z czterech oczek łańcuszka od góry, owijam nitkę na szydełko, nawijam, przeciągam przez oczko i wykonuję następnie dwa oczka łańcuszka. I teraz pora na 5 słupków pod ten sam łuk, bo musimy rożek naszej rozetki wyrobić. Poleciał. Trzy, cztery, pięć i pół słupek pod kolejny łuk. Gotowe. Nasza rozetka, pierwszy rożek, różek jest już połączony. I jeszcze zanim przejdziemy do usztywniania, pokażę Wam, jakim wzorem robię pałączek do naszego koszyka. Ja wybrałam wzór delikatny, pałączek będzie dosyć cienki. Pamiętajcie, że takie uszko koszyka koronkowe, szydełkowe pełni rolę raczej dekoracyjną i ma nadać taki koszyczkowy wygląd naszemu koszyczkowi, natomiast nie służy do noszenia koszyczka, bo mimo że będzie usztywnione i będzie sprawiać wrażenie twardego, sztywnego, to jednak będzie zbyt delikatne, żeby uniosło ciężar koszyczka wypełnionego pisankami, dlatego niesiemy taki koszyczek, trzymamy go pod spód, nie za pałączek. No dobrze, wzór bardzo prosty, zaczynamy od czterech oczek łańcuszka, następnie dwa słupki w pierwsze oczko, raz, i dwa. Na początku może być dosyć ciężko, ale potem idzie już dużo łatwiej. Dwa oczka łańcuszka przerwy i ponownie dwa słupki w to samo pierwsze oczko. Raz. I dwa. Trzy oczka łańcuszka. Odwracamy i następnie tutaj mamy ten mały łuk z dwóch oczek łańcuszka, a więc pod ten łuk dwa słupki, dwa oczka, dwa słupki. W ten sposób. Trzy oczka łańcuszka, odwracamy i ponownie pod łuk, dwa słupki, dwa oczka, dwa słupki. Trzy oczka łańcuszka, odwracamy, pod łuk, dwa słupki, dwa oczka, dwa słupki i tak powtarzamy, aż osiągniemy odpowiednią długość tego naszego pałączka i u mnie to jest około 40 cm. No dobrze, a teraz pora na usztywnianie naszego koszyczka. Zaczynamy od wlania do miseczki krochmalu ługa, a następnie zanurzamy w nim naszą robótkę. Dobrze namaczamy, tak aby cała nasiąkła krochmalem. Następnie ją odciskam i równomiernie, symetrycznie rozkładam na plastikowej misce, naciągając delikatnie każdy róg rozetki. Gdy koszyczek jest już usztywniony, przyszywam białą niteczką z dwóch stron pałączek, a następnie do środka wkładam nadmuchany balon, pałączek równo na nim układam i za pomocą pędzelka nanoszę na niego ługę. No
i zostawiam do wyschnięcia. A tak prezentuje się już gotowy koszyczek wielkanocny z 7 rozetek. Chciałabym Was jeszcze serdecznie zaprosić do pasmanterii Joanna oraz do odwiedzenia mojego bloga crochet.pl. No i oczywiście zachęcam ogromnie do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie i do usłyszenia już niebawem. Szydełkujesz? Fajnie! By otrzymywać nowości szydełkowe, subskrybuj mój kanał. Wystarczy, że klikniesz. Crochet.pl. Szydełkowanie moją pasją.